Dobra, lecę do mamy. Senia, to się musi skończyć. Co, kichanie? A, Daniel znowu przysłał kwiaty? Owszem, po pierwsze nie mamy już na to wszystko miejsca, a po drugie to alergia mnie zabije. Może weźmiesz parę do kliniki czy do winiarni? Okej, dobra, ale to nie rozwiązuje problemu. Nie możesz się z nim pogodzić? Nie, nie mogę. No to nie wiem, no powiedz mu, żeby przysyłał czekoladki albo diamenty. Świetny pomysł, szczególnie z tymi diamentami. Tylko jest jeden problem. Ja nie chcę z nim gadać. Poza tym ja nie mam głowy, żeby teraz o tym myśleć. Bardziej nie interesuje mnie to, czy dzieciaki mi wybaczą. Dobra, dobra, Hania, już. No, już tu będą te kwiaty. A jeżeli chodzi o te dzieci, to... Jestem pewien, że jak zobaczą, że się pogodziłaś z mamą, to przestaną się gniewać. Na to liczę, wiesz? Dzień dobry, w czym mogę panu pomóc? Dzień dobry, nazywam się Daniel Habrat. Daniel? To pan jest tym znajomym Hani? Tak. Chociaż w tej chwili nie wiem, czy w oczach Hani zasługuje nawet na tego znajomego. No, co ja mam panu powiedzieć? No, rozrabiał pan. Bardzo łagodnie to pani ujęła. Tak, narozrabiałem, dlatego przyszedłem osobiście panią przeprosić. To, co zrobiłem, było niedopuszczalne, podłe i głupie. No i tak miał pan wiele szczęścia. Gdyby pana lepiej poznał Donatę, wiedziałby pan, że jest nie tylko cwana, ale też niezbyt mądra. Wydałaby pana prędzej czy później. Nie o to mi chodziło. Widzi pani, jak kocham Hanię. A to, co zrobiłem, jest tak absolutnie sprzeczne z istotą haniowatości. To prawda, Hania jest bardzo uczciwa. Jest cudowna. A ja jestem idiotą. Dlatego jeszcze raz bardzo panią przepraszam. Okropnie mi wstyd. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się to wszystko naprawić, ale chciałem, żeby wiedziała pani, że bardzo żałuję. Wejdzie pan? Porozmawiamy przy herbacie. Naprawdę? Tak, proszę. Po tym, co zrobiłem? Tak, zapraszam. Proszę. Śmiało.